Dzień dobry, witajcie na kanale Samochody Graczyka. Zapraszam Was na moją kolejną motoryzacyjną przygodę. Jakiś czas temu zakupiłem od kolegi Andrzeja Ziła latarkę ZIU 130. Dzisiaj nastąpił ten moment, że muszę go zabrać. Nie może tu dłużej stać, bo nie tylko ja borykam się z brakiem miejsca, więc zostałem zmuszony. Graczyk, zabierz Ziła. No to zabieram. Żeby zabrać Ziła, odwiedziłem znowu fantastyczną kolekcję Andrzeja, tak zwane Military Konary. Jeżeli chcecie zobaczyć, co się tu znajduje, musicie wrócić do odcinka z Ziłem 131. Załóżmy, że zrobię z tego playlistę, będzie Wam łatwiej zobaczyć, jakie tu są fury i jakie fury możecie kupić. O! Mi to najbardziej się podoba ten Hanomag, który ma niesamowite wspomaganie kierownicy, ale też jednocylindrowego diesla z kompresorem. Więc jakby człowiek to wspomaganie naprawił, to może i dałoby się podriftować. Dzisiejszy odcinek nie będzie miał takiej wartkiej akcji jak zwykle, no bo Ziła odpalałem wcześniej, a Jelcza znacie z innych filmów. Też nie będzie czołgów, tak jak w poprzednim wideo. A jak jestem przy czołgach, to chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy uważają, że im się coś należy, bo jest konkurs w internecie. Nie jest moją winą, że nie macie konta na Facebooku ani na Instagramie. Nic mnie to nie interesuje. Jeżeli nie spełniacie warunków konkursu, to nie oglądajcie tych wideo, nie bierzcie udziału w tych konkursach, ale nie psujcie innym zabawy. Dziękuję. Jelczem jeżdżę już od ponad roku. Zrobiłem, myślę, że dobrze ponad 10 tysięcy kilometrów tym samochodem. Odwiedziłem kilka fajnych miejsc w Polsce i przewiozłem kilka prawdziwych unikatów. Maciek się przejmuje, że widać jego cień, a przecież wszyscy wiecie, że on tam z tamtej strony jest i teraz dajecie mu lajka albo bijecie brawo dla Maćka. Jelcz 417, 240 koni, SW680, tak zwany duży Leyland, który ciągnie za sobą niskopodwoziówkę z RAMP N162. Ta przyczepa ma ładowności około 16 ton. Nigdy nie udało mi się w ogóle zbliżyć do tej masy ładunku. Wożę jakieś stare, inne wynalazki. Są to rzeczy, które ważą maksymalnie 10 ton. Maciej, pomachaj cieniem. O, tu macham cieniem. Naczepa jest po drobnych modyfikacjach. Zaraz po zakupie musieliśmy naprawić siłowniki hydrauliczne, gdyż poprzedni właściciel woził tą naczepą koparkę. Po prostu obracając łyżką unosił sobie na jazdy. Nie ważę koparki, chociaż może to się zmieni, więc podnoszenie tych najazdów wymaga nadludzkiej siły i tak naprawdę jest niewykonalne w jedną osobę i nie ma się co męczyć. Więc pierwszą rzeczą było zamontowanie siłowników do podnoszenia najazdów, ale nie było to też takie proste, gdyż Jelcz nie posiada pompy hydraulicznej, więc ciśnienie musiało zostać wytworzone ręcznie, ale to zobaczycie przy składaniu. Teraz po prostu rozłożymy te najazdy. Jest to proste, trzeba zwolnić pasy, które są nienasmarowane i zaraz to się chyba wydarzy. A jeszcze nie? Jeszcze nie, ponieważ tutaj, proszę Państwa, jest centrum dowódcze naczepy, jest rozdzielacz hydrauliczny i jest zawór puszczanie pompowania. Tą pompą obsługujemy najazdy, jak i podpory, które muszę opuścić, jak chcę wypiąć Jelcza spod naczepy. Teraz czary mary. Przestawiamy zawór na najazdy i jednym ruchem delikatnie otwieramy i najazd zaczyna się kłaść. Lewy najazd, powiedzmy, że już. Cholercia, zamknąłem zawór, muszę poprawić. Istotne jest, żeby cofnąć zawór na pompie, bo teraz muszę przestawić rozdzielacz tylny na pracę prawego najazdu. I oczywiście zwolnić zabezpieczenie. Konstrukcja jest bardzo prosta, ale też i pancerna. Ta linka ma za zadanie rozłożyć ten element. Najazd opuszczając się, ściągany liną i zmienia swój kąt, także układa się to w trap wjazdowy. Bum! Jak naczepę mamy już przygotowaną do wjazdu, trzeba odmyśleć logistykę. Najazd ma 6,5 metra długości do przełamania, do tego stopnia, który wchodzi na siodło. Ja jestem oczywiście jak zwykle profesjonalnie przygotowany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem z hakiem. I teraz idziemy sprawdzić, jakiej długości jest nasz ładunek.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i dobrze, wjedziemy przodem, będzie łatwiej. Ził jest ustawiony do naczepy. Czasem samochody są dłuższe, na przykład Ural jest dłuższy w stosunku do pokładu naczepy i muszę tą operację wykonywać na odwrót, czyli dużym bydlakiem 10-tonowym wjeżdżam na biegu wstecznym. Tutaj, jeżeli bym zrobił taką operację, to zobaczcie, odległość od koła do zwisu jest tak duża, że miałbym naprawdę komfortowe warunki, ale 7 metrów, znaczy 7 kroków sprawia, że mogę wjechać przodem. Graczy, ta latarka nie będzie za wysoka na pace? Wiesz, to też się nad tym zastanawiałem. Jest to bardzo dobre pytanie, bo w Polsce dopuszczalna wysokość zespołu pojazdu to jest tylko 4 metry. Ale jak to w Polsce, są rzeczy niedozwolone i są rzeczy dozwolone, ale trzeba po prostu za nie zapłacić. Wystarczy pojechać do starostwa bądź innego urzędu, zapłacić kilkaset złotych i przez kilka miesięcy można mieć powyżej 4 metrów. Ja mam wykupione zezwolenie na 4,30. Kurczę, moje 1,90 wzrostu, no ile tu może być? No troszkę ponad metr będzie. Będzie ponad metr. No to troszkę. Mamy tu około 3 metrów, naczepa ma metr, 4 metry, nie ma się czym przejmować. Ale w naszym wypadku wysokość jest bardzo istotna, ponieważ to szkło w reflektorze, w tej latarce jest bardzo trudno dostępne, więc szkoda by było to rozwalić jakieś drzewo albo przewody. Więc trzeba myśleć, co się robi. Ziła uruchomiłem już jakiś czas temu, więc dzisiaj to powinna być tylko kosmetyka. Okej, kurde, skomplikowane. Jest tak, jak było, ale... Płyn chłodzący został. Wody w chłodnicy nie ma. Nie ma. Nie. Laliśmy wtedy wiaderkiem wodę deszczową. Spod rynny. Powiem ci, że takie coś znalazłem, że nawet nie wiem, czy to jest... woda. Dobra, będziemy płukać chłodnicę. A jak wam się coś nie podoba, to pokażcie mi, jak do waszego Ziła wlewacie Borygo albo coś innego. Czysta to naprawdę nie jest. Mogą mieć trochę racji, powiem ci, wiesz, ci hejterzy. No do picia na pewno się nie nadaje. No, pół wiadra poszło. No to dobrze. To co, teraz trzeba napompować benzynę. Bo tu nie było korka w tej chłodnicy, więc on trochę mógł wyrzucić, trochę mogło odparować. Nie było, no trochę jeździłeś. Zabierzesz Maciej to wiaderko? Tak, oczywiście. Trochę jeździłeś, także mogło wylecieć. No i co teraz? Liczymy na to, że naprawa elektryczna wtedy pozostaje skuteczna. Teraz napompujemy. Jest paliwko. No, bańkę zostawiliśmy. Tylko wiesz, jaka jest wtopa. Akumulatora nie wziąłem. O kurde, ja nie popcham tego. Powiem wam, że pan Andrzej ma niesamowity tester. Taki drut, nie? I tak robi. O, i skrzydeł jest dobry. Jest prąd. Najpierw plus. No tak, żeby komputer się nie rozładował. Zapłonik jest. Pytanie, czy ten jest dobry. Może jednak to chyba to. Radziecka technika. Ale akumulator już nie. Tak, ten akumulator nie jest dobry. Ale to jest wszystko po to, żeby... Ała! Prąd mnie kopnął. Ten samochód w ogóle mnie kopie prądem. Już drugi raz. Może to elektryk jest. Idzie kolejny prąd. Nie wiem, czy on jest dobry. Na pewno jest ciężki. No, ten to jest kawał mela, nie? Nie wiem, czy on tam wysoki, wyjdzie. Ponadwymiarowy, nie? Norweski. Pal maszynę. Dostał prądu i od razu pali na widok graczyka. A może pójdzie. Lepiej. Tu zaraz jest bardzo dużo węża. Długi wąż i jest bańka marynistyczna. Ale już ale gra. Pójdzie, chodzi. Już gra. O, jaki piękny zapach. Niestety, telefon nie oddaje tego. No, trąbki nie ma. Nie ma trąbki. Ale coś hałasowało, jak naciskałeś, wiesz? No bo zawór upuszcza. A, to jest... Ale nie ma samego klaksonu. Pneumatyczna jest pompa. Tak. No. Sukces. Wali prądem, trzeci raz już dostałem. W ogóle, Ziwek, ty się musisz poprawić.
Jedziemy? Tak? Maszyna gwizda i kierowca nie... A jakoś tak nie chce jechać. Otworzymy tylną burtę. Nie, to jakoś tu zabezpieczone jest z tej strony. Tutaj mamy taką śrubkę rzymską, żeby ściągnąć lampę na czas transportu, ale to się wywodzi z polskiego wojska i nie działa. Zwierciadło i to szkło chyba dojedzie, no. Jedyneczka i... No problem jest taki, że ten samochód chodzi na 4 cylindry. Nie da się go rozpędzić. No nie idzie to tak łatwo, jakbym sobie wymarzył. Samochód pracuje na 4 cylindry, gaźnik jest w strasznym stanie i po prostu nie ma to cugu. Więc spróbujemy tak, jak tego się nie powinno robić. Wjedziemy na rozruszniku. Nie wjedziemy na rozruszniku. Prawie. No i co miał nie wjechać? I takie straszenie, nie wjedziesz, nie masz wciągarki. Trzymaj. To wcale mało pali. Mało pali? No. No był pełen. Szyby nie zamknąłem. Zobacz, jak ładnie wjechałem. No równiutko, fakt. I to z przyłożenia. No. Idealnie. Dobrze, że nie tak jak ten ruski czołg na paradzie u nich. Co tam... No co tak stoi? Zapinaj go. No trzeba jakoś go zabezpieczyć, nie? Wiesz co, bo marzę o łańcuchach. Chciałbym mieć łańcuchy do spinania. Ja zawsze zapominam. Całe szczęście, że ten Ziłek to jest lekki samochód. Więc zepniemy na trochę więcej pasów. No i teraz... Jeden pas. Drugi, trzeci pas, czwarty pas, piąty pas, szósty pas, siódmy pas, ósmy pas. Ile tego? Dziewiąty pas. Każdy pas jest na 5 ton, czyli wystarczy. I zrobimy tu standardowo za felgę. A. O, ale brzydko. Trzeba pamiętać, że pas nie może być skręcony. Teraz przednie koło. Pas powinien być jak najkrótszy. No ale to będzie dłuższy. Tomek, a jak, co planujesz z tym Ziłem zrobić? Będziesz nim jeździł? Będziesz go jeździć do filmu? Będę na pewno. No. Ale nie wiem, czy tym, czy Ziłem, który jest moim marzeniem, kolebą. Zawsze chciałem mieć Ziła wywrotkę. Namierzyłem coś takiego i obejrzycie, jak wyciągam takiego Ziła z krzaków, ale tam jest wsadzony silnik od IFY, więc potrzebuję takiego Ziła, żeby mieć dawcę zespołu napędowego, żeby odbudować Ziła kolebę. One były takie charakterystyczne, z niebieską kabinką, białym ryjem i taką malutką 4,5-tonową wywrotką. Pamiętam, że te Ziły to były zaopatrzeniem dla taksówkarzy w benzynę, bo one przecież benzynowe były, prawda? Olbrzymi silnik, prawie 6 litrów w benzynie, a wiadomo, na budowlance w państwowych firmach paliwko było, prywaciarz nie miał. Ziły budowały socjalizm, czyli wszyscy kradli. Chociaż to, jak powiemy, to nas zjedzą. Mówisz? Dlatego Ził w państwowym przedsiębiorstwie był super, bo jak miałeś taki samochód na przydziale, to nigdy nie chodziłeś biedny. A na stacji benzynowej paliwo było, wiadomo, na kartki. Czyli nie każdy mógł go kupić tyle, ile się chciało. Był przydział
na przykład 6 litrów na motocykl WSK na miesiąc. Pamiętam, bo miałem takie kartki. Na samochód osobowy, zdaje się, były 15-litrowe kupony i na miesiąc były 3 takie kupony po 15 litrów na dużego Fiata. Coś takiego. Czyli jak chciałeś wyjechać do Wiednia albo do Paryża na wycieczkę, to musiałeś załatwić paliwo. Dokładnie tak. A bzdura, bo najpierw musiałeś mieć paszport i mieć możliwość w ogóle wyjechania na zapomniałem zachód. O tym drobnym szczególe. Najłatwiejszą i najprzyjemniejszą rzecz mam już za sobą. Teraz pozostało zwinąć na jazdy i to jest naprawdę ciężka fizyczna praca. Mam rurkę i nie zawaham się jej użyć. W normalnych, cywilizowanych samochodach takie rzeczy robi się pilotem. No ale niestety nie tu. No. Czasem to się nie chce złożyć. No i jest cyk, jest bezpiecznie, na nikogo nie spadnie. Dźwignia od rozdzielacza na lewo i unosimy najazd lewy. Jak widzicie, operacja zakończyła się sukcesem. Było trochę kłopotów, było trochę zabawy z tym, żeby ta nieruchomość wjechała na przyczepę, ale udało się. Ziłek stanął na zrębie, jest bezpiecznie spięty pasami do naczepy. Wystarczy odpalić, napompować układ hamulcowy. A jak jesteśmy przy układzie hamulcowym, to jeszcze bardzo ważna rzecz. Otóż każdorazowo, w zależności od tego, czy na naczepie coś jest, czy nie ma, regulujemy sobie tą dźwignią dozowanie powietrza do układu hamulcowego. W tej chwili jest do góry, czyli mamy naczepę obciążoną. I to jest wszystko, co chciałem wam pokazać w dzisiejszym odcinku. I tak wygląda życie graczyka, który wozi na co dzień graty. Pozostało uruchomić silnik, poczekać, aż napompuje się układ pneumatyczny, czyli układ hamulcowy, dać się w drogę i powiedzieć wam nara.